ma. Zima się skończyła i my też wyszliśmy na urbex. Dzisiaj jesteśmy w kompleksie sportowym, podzielonym na różne sekcje, ale my chcieliśmy pokazać Wam hotel. Zapraszamy. Trzynasty. Jest 113, może być? Może nie, być. 13 też jest. Proszę bardzo, dla Pana karta wstępu. Ulotka. Ale chciał zobaczyć, co tutaj. Czoteczka. Elektryczna. Ty. Wersalka. Perelowska taka, no, nie? No, wiesz, to to będzie na areni, ale będzie po sztuce. Ty, to podpisanej. No, ale nie jestem w stanie rozczytać. Ale jest to jakieś dzieło sztuki. Sprzedam kawę. Tutaj najprawdopodobniej było jakaś rodzaj takiego miejsca wspólnego, coś na zasadzie jakiejś świetlicy, dancingi tu pewnie były urządzane. Najwyższej w ogóle klasy sytuacja, bo mamy materiały. Sufit. Na suficie. Tak. Fotele. Z PRL-u takie typowe. Tutaj jakiś sprzęcik. Jakie wynalazki jakieś. Jakieś rehabilitacyjne, bo tutaj widać zdjęcia, pokazane jakieś tam zgniecenia, a tutaj jakieś złamania. Tak. Jakieś takie boksy to były po prostu. Tutaj rehabilitacyjna sauna. No sauna. Całkiem ciekawie się prezentuje. Wiecie co? Jest tutaj strasznie zimno. Jak na saunę oczywiście, tak. Najbardziej. Tak. Sam fakt tego, że jest zimniej niż na dworze. To jest... I to dużo, nie tak się troszeczkę, tylko dużo. Jest tam bardzo zimno. Lód na ścianach, podłodze, suficie, wszędzie. Kto by się spodziewał? Plus, trochę minus. Trochę koloryzujesz. Oj tam, przesada. Tylko troszeczkę. Nakryliśmy cię na kanwie. Tylko z malutkim takim. Mamy dowody. Oj, tak, będziesz na YouTubie. Nieprawda. Prawda. Nie. Tak. Nie. Zobaczysz. Podłoga jest zamarznięta. Zobaczcie. Jest lód. Reszta boi się wejść tutaj. O, no proszę. Ty, ale to jest normalnie zamarznięte, tutaj możecie wejść. O, tu kolejne. Dobra, tutaj... Tutaj już pęka. Tam jak wchodzisz, to pęka lód. Thank you.
To jest od zestawu takiego... tam wal... ten... jak to się nazywa? Gaza była. O panie! O kurwa! Ale się wydygało. A tam jest, patrz, druga część tego kota. No co ty? Patrz tam. Kurwa, jesteś okropny, nienawidzę cię. Skończyliśmy oglądanie tego miejsca. Spory obiekt, dużo detali i gdyby nie to, że było tak zimno i po raz kolejny natknęliśmy się na zdechłego kota, byłoby zajebiście. Nam się podobało. Ciekawi nas wasza opinia. Zostawcie ją na dole w komentarzu. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Nowy urbex. Budzimy się na niedźwiedzie. Więcej życia, Agata. Pamiętaj, że nie jesteśmy na podziemie. Dobrze, podejdźcie bliżej.